Witam. Pokażę Wam kartoflisko. Zobaczcie, zrobione to jest bez wałów. Niektórzy pisali, że przesusza się ziemia. Zobaczcie, skibki są jak w rajkach, jak ziemniaki. Samosiewy rzepaków schodzą, samosiewy żyta wschodzą. I perzu, tu jest perz, też schodzi, kłącza są. I zobaczcie, o, na rajkach ładnie wygląda. Nie dajemy żadnego wału, bo wał to by przyklepał. I teraz u nas często deszcze padają, to niektórzy mówią, że przesuszamy ziemię. Nieprawda. U nas trzeba ją, właśnie trzeba przesuszać, żeby plon był, bo jest za mokro. No i teraz zobaczcie, rajki powschodzą i za tydzień pójdą po tym rzepaczysku brony, rozbronują to. I później pod koniec sierpnia jeszcze raz będzie bronami przybronowane. I na początku września pług będzie zaorane i zboże posiane. I tak to wygląda, zobaczcie. Czyli teraz deszcz pada. To tutaj Gruber zrobił dołki. Tu woda zostaje w tych kartofliskach, w tych skibach. A wałem, żeby było przyklepane, to by spłynęło i by była lipa. No i wtedy co trzeba? Wtedy trzeba napierdzielać jakieś odżywki, bo tak będzie lipa. No i tu nie ma co narzekać, zobaczcie. Ładnie wschodzi. Będzie, coś będzie z tego. Słoma gnije już. Tu mamy poprzeczniak. Tu już w polu. Poprzeczniak bardziej tu zielone, bo bardziej zniszczone było przez zwierzynę. Może się wysypało trochę, ale poprzeczniak był 2 dni wcześniej zrobiony niż tu w polu. Przemieszane były, jechane, to akurat ten pas był jechany pierwszego dnia do koniec pola i tak wygląda. Ale tu też oschodzi, zobaczcie. Czyli dużo nam się rzepaku nie wysypało, bo miałem na małym wieterku. Przeważnie osypał się ten z góry, który pierwszy doszedł. I będzie obornik rzepaczany. No właśnie, pada teraz. Przesuszamy tymi kultywatorami. Ale to przesuszanie jakoś plon daje. A tak wygląda. Zobaczcie. Przemokło dopiero po deszczyku. Zobaczcie, no tu jest sucho, piasek. O. Ale najważniejsza rzecz. Przemokło dla roślin, które muszą poschodzić. Pozdrawiam. Do następnego odcineczka.